Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mała eskapada. Posłuchaj leśnego dziada. Zaraz dziadek wam opowie, co dziś siedzi w jego głowie. No dzień dobra. Ja tak się lubię bawić słowem i sobie tam czasami coś porymować, ale dzisiaj to nie o tym, więc słuchajcie, przejdźmy może do tematu dzisiejszego materiału. A mianowicie jest nim napięcie w sieci. No i teraz właśnie powiem wam, że to jest horror. Napięcie w sieci to jest horror. Zadzwonił do mnie jeden z nowych widzów, jakoś tam do mnie kontakt zdobył. Dzięki Maćku, że się podzieliłeś informacją. Słuchajcie, Maciek zadzwonił i mówi tak. Wiesz co, bo mam taki kłopot już od jakiegoś czasu, mniej więcej od 2-3 tygodni, że światło mi tam mruga, przygasa, coraz częściej coś się dzieje. No ja go pytam, no gdzie tam jesteś, w którym miejscu? No nie, no tam jakoś mniej więcej, w sensie w którym miejscu, czyli że jak daleko od transformatora. No mówi, że mniej więcej tak gdzieś w środku miejscowości jest transformator, on tak też tak niedaleko mieszka, no ze 300 metrów od tego trafo. No i teraz mówi tak, jak to się objawia, nie? Ja mówię, że no światło mu tam przygasa, wieczorami tam, jak tak przygasi, to tak jakoś ciemniej jest w tym domu. Jak na przykład weźmie prysznic i tam chce sobie włosy wysuszyć, mówi, no to suszarka to tak chodzi, jakby chciała, a nie mogła. Ja pytam, czy mierzył napięcie w gniazdku. A on mówi, no tak, właśnie sobie zmierzyłem i mówi, wyobraź sobie, że wieczorami to mi spada poniżej 190 V. No właśnie. Powiedziałem mu oczywiście, jakie są sugestie, co można zrobić, jak problem rozwiązać, no to pewnie się domyślacie, co można zrobić. Ale, słuchajcie, to jest właśnie dosyć spory problem i on będzie coraz większy. Zobaczcie, my mamy dopiero połowę listopada. A co będzie, jak przyjdą mrozy, jak większość osób zacznie ogrzewać się elektrycznie, czy grzałkami, czy pompami ciepła. Już nie mówię o tym, że oczywiście jest coraz więcej aut elektrycznych, więc one też się będą musiały ładować. No właśnie, i teraz możemy powiedzieć, że niejako zakłady energetyczne to sobie strzeliły w kolanko. Bo podnieśli napięcie na trafo z 220 do 230 V. Pewnie osoby pamiętają, niektóre, zwłaszcza starsze, że dawniej to było w sieci 220 V. Oni to podnieśli, żeby niejako straty niwelować. Natomiast no to ma konsekwencje takie, że to podwyższone napięcie w lecie, jak jest dużo fotowoltaiki, te falowniki wasze chcą wpychać do sieci energię, no to wiadomo, że ono rośnie, przekracza 253 V, a jeżeli już to napięcie zostanie przekroczone i taki stan się utrzymuje przez 10 minut, to falownik się musi wyłączyć zgodnie z normą NCRFG. No i teraz nierzadko jest też tak, że oczywiście w wielu miejscach jest 264, to natychmiast wyłączenie falownika. Są też miejsca takie jak na przykład gdzieś tam okolice Górzyste, za Krakowem, gdzieś tam Sącz, prawda, i tak dalej. No tam nierzadko jest 270, a nawet 280 V, bo to też się już pojawiało. I koniec rzędem temu, kto na takim napięciu fotowoltaikę sobie podłączy, uruchomi, będzie działała w on-gridzie, tak? No chyba jest to niemożliwe. Zostaje tylko off-grid. Natomiast, jak powiedziałem, zakłady sobie strzeliły w kolanko. Dlaczego? Ano dlatego, że z jednej strony podniosły napięcie, ale jednocześnie przesunęły sobie tym samym normy zakresu napięcia. I oczywiście dopuszczalne 10% wahania. No w górę to wiemy, co się dzieje. Ale w dół to też obowiązuje. No bo jak było w sieci 220 V, no to napięcie graniczne, do którego teoretycznie mogło dojść przy spadkach, to było 198 V. 10%. Natomiast teraz, jak jest 230, to tą granicą jest 207 V. No i teraz oczywiście, jeżeli
napięcie spada mocniej, no to macie prawo się dochodzić z zakładem, że nie trzyma parametrów, ale też pamiętajcie, że urządzenia dawniej były produkowane na 220, teraz są na 230, więc dla nich również to niższe napięcie stanowi spory problem. No i teraz co, jeżeli się w sieci pojawia 195, 190, 185, bo takie napięcie też już widziałem. No i teraz zobaczcie, ja nawet taki materiał chyba mniej więcej rok temu dla Was przygotowywałem. To macie tutaj kartę podpiętą. I w tym materiale właśnie Wam pokazywałem, jak u jednego z naszych inwestorów, gdzie montowaliśmy Victrona, napięcie spadało tam w okolice 190 V właśnie, więc on nie miał wyjścia. Musiał zamontować system wyspowy, bo nic mu nie działało. No i teraz co będzie u Was? Jeżeli będzie więcej pomp ciepła, a wiecie, że Zielony Ład niejako może jeszcze nie wymusza, bo jest to, myślę, niedaleka przyszłość, niestety, ale jakby to jest taki duży doping do tego, żeby wszystko było na prąd, żeby nie korzystać z gazu, który jest brudny, żeby nie korzystać oczywiście z paliw kopalnych, tak, węgla i tak dalej, więc wszystko elektryczne. No ale niestety wiemy, że w polskich warunkach klimatycznych często od mniej więcej końcówki września, października do w zasadzie marca, nawet kwietnia, to jest tak zwany sezon grzewczy, czyli więcej grzejemy te nasze domy, niż ich nie grzejemy. Jak jest słońce, to już jest pół biedy, bo wiadomo, że jest tej energii dużo i wtedy możemy sobie, mamy skąd ją brać, ale jak jest pochmurno, a ktoś nie ma dużej instalacji fotowoltaicznej, nie ma magazynu energii, nie ma systemu, który zapewni mu podtrzymanie i dobre, stabilne napięcie, no to korzysta z sieci. No a wiadomo, że jeżeli sieć jest obciążona, jest przeciążona, a niestety jest, bo zakłady energetyczne na pałę przydzielają moce, ktoś tam chce 15 kW, 20, proszę bardzo, jest. Ktoś chce 30, proszę bardzo. Ktoś chce tam jakieś, nie wiem, 25, proszę bardzo. Nie wiem, jak oni to liczą, jak oni tam stosują overbooking na tych swoich trafo, ale zdecydowanie jest to za dużo, bo trafo, które ma 200 czy 250 kW mocy, z niego jest sprzedawane, w cudzysłowie, 350-400 kW, albo i więcej. No to jeżeli, ja oczywiście wiem, tak, no, zakład podchodzi do tematu, że raczej nie powinno być tak, że wszyscy w jednym momencie wszystko włączą i będzie pełne obciążenie. No ale tak było jeszcze parę lat temu. A dzisiaj jak wszystko zaczyna być elektryczne, no to niestety, ale nie ma wyjścia. W okresie grzewczym, w okresie zimowym, gdzie w większości domów są pompy ciepła, no to jeżeli taka pompa ciepła, teraz zobaczcie, będzie sobie pobierała 3,5 kW, czy COP 2,5, no to nam spokojnie tam, wiadomo, ona wyprodukuje powiedzmy w okolicach tych 9-10 kW mocy grzewczej, ale pobiera z sieci 2,5. Jak będzie zimniej, będzie pobierała 3,5. Jak się załączą w niej grzałki, będzie pobierała 5. No i teraz, jak przyjdą silne mrozy, przyjdzie jakiś minus 15, minus 20, no to się okaże, że te pompy chodzą na 100% swoich możliwości. Te sprężarki oczywiście, no ile mogą, tyle mogą, ale to wiadomo, że będą pracować ze swoją mocą nominalną, a do tego będzie to wszystko dogrzewane grzałką. No i przyjmijmy sobie, że mamy trafo 200 kW na takiej wiosce. W tej wiosce jest 100 domów. Może przesadziłem troszeczkę, nie wiem, no to kwestia, wiadomo, przydziału, ale jakiś tam taki poglądowy. No i teraz co? Są różne przydziały mocy w tych gospodarstwach, no ale w większości jest pompa ciepła. No to jak teraz na te 100 domów 20 będzie miało pompę ciepła i 20 pomp ciepła będzie działało na 5 kW, to już 100 kW nie ma. No ale to jest jedna z możliwości. Jak tych pomp będzie 40, czyli 40% budynków, no to już to będzie 200 kW, czyli mamy już trafo wypełnione. A jak będzie więcej pomp, to co się stanie? No to musi zsiąść, to musi zdechnąć. No nie ma siły.
I teraz dochodzą auta elektryczne, dochodzi prąd bytowy, przecież normalnie gotujemy, płyty indukcyjne i tak dalej. No i jak ta sieć ma działać? Ktoś tam mówi, no spada napięcie, rozmawiałem ze swoim dostawcą energii, no planują wymianę trafostacji za jakieś tam 3-4 lata. Czyli co, ja teraz mam być 3-4 lata bez prądu, bo oni nie mają pieniędzy, albo im się nie chce, albo nie wiem co jeszcze. No to jest śmiech na sali. Jak dostawca energii, który ma obowiązek ją dostarczyć w dobrej jakości, takiej, do jakiej się zobowiązał, może na coś takiego przystawać? Może nie wymieniać trafo, może nie poprawiać wydajności sieci, nie wymieniać przewodów. Po prostu machnę jej ręką. Nie działa to, nie działa, trudno. Niech się dzieje, co się ma dziać, nie? No to teraz ja pytam z drugiej strony. Jeżeli przybędzie aut elektryczny, a przybędzie, i teraz takie auto się będzie ładować na 11 kW, i w takiej wiosce, w której już mamy 200 kW obciążenia, będzie 10, którzy mają elektryki. I oni sobie włączą to, te elektryki, na ładowanie na noc. No bo rano chcą jechać do pracy, tak i tak dalej, tak, na weekend, wszystko jedno. Żeby naładować. To te 10 elektryków, czyli 10% gospodarstw, nagle zacznie pobierać z tego trafo 110 kW. Jak do tego dojdzie, dojdą te nasze pompy ciepła, o których mówiliśmy, to już mamy 300. Myślicie, że utrzyma? No przez krótki czas pewnie tak. Bo w tym trafo jest olej, on się zacznie grzać. No i dopóki się nie wygotuje, nie wysmaży w tym trafo, to to trafo będzie działało. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Ale w końcu tego oleju tam braknie. A jak go braknie i trafo nie będzie miało jak chłodzić, mimo że jest zimno, tak? Ale to są potężne moce. To powietrze nie jest w stanie ochłodzić tego trafo. Więc jeżeli braknie tego oleju, to wiecie co się stanie z trafo? Wybuchnie. Po prostu je rozwali, rozsadzi. No i efekt będzie taki, że zostaniecie bez prądu. Jak teraz to się wydarzy, w jednej miejscowości przypadkiem to będzie mroźniej, pół biedy, bo faktycznie no, wtedy przyjedzie zakład za dzień, dwa, trzy, może nie wiem, wymieniam to trafo, energia wam wróci. Ale jak przyjdzie mróz w całej Polsce, taki siarczysty, i takich sytuacji będzie w co drugiej, trzeciej miejscowości, to jak myślicie, energetyka to naprawi w 2-3 dni? Śmiem wątpić. Co się stanie? Będzie blackout. Kto wtedy wygra? A on ten, kto ma magazyn energii, kto ma agregat prądotwórczy, kto będzie w stanie sobie zapewnić zasilanie awaryjne na dłuższy czas, żeby mieć w domu ciepło, żeby tyłek nie marzł, żeby jakoś samochód elektryczny ładować, żeby mieć światło, żeby mieć jak ugotować. No takie niby wydaje się proste rzeczy, nie? One są oczywiste, a z drugiej strony nikt o tym nie myśli, póki jest prąd. Póki macie energię w gniazdku, w tych dwóch dziurkach, no to jest fajnie, nie było wyłączeń, nie było awarii. Jak one się zaczną pojawiać, i to na poważnie, to zmienicie zdanie. No i co ja mam wam więcej powiedzieć? Ci, którzy są przeciwnikami, no to i tak nimi będą. Będą uważać, że wszystko działa dobrze, działa super. I oby wam działało super jak najdłużej, żebyście nie mieli nigdy wyłączeń i awarii. Natomiast ci, którzy doświadczyli tych problemów, to doskonale wiedzą, z czym one się wiążą, jak to wygląda i czego się można spodziewać. Także ja was tylko gorąco zachęcam. Myślcie o sieci energetycznej, myślcie o napięciu, które jak będzie za niskie, to oczywiście prowadzi też do tego, że niestety, ale wasze urządzenia, no, będą się uszkadzały, bo i za wysokie napięcie uszkadza sprzęt, i za niskie, zwłaszcza dotyczy to sprzętu trójfazowego, ale jednofazowe również, no bo jak będzie to napięcie za niskie, będzie skakało w górę, w dół, w górę, w dół, no niestety, ale żaden sprzęt tego nie wytrzyma. No i to się kończy potem tym, że wymieniacie zmywarkę, lodówkę, telewizor, pralkę, komputer i inne urządzenia, drobną elektronikę, która jest bardzo czuła. Także koszty są dużo wyższe, a mając system magazynu energii, czy w hybrydzie, czy w off-gridzie, jednak eliminujecie te problemy, macie stałe napięcie 230 V, nic się nie dzieje, więc no, do tego gorąco zachęcam. Słuchajcie, nie przedłużam, bo to nie ma sensu, żeby materiał był jakimś elaboratem, wiecie, jakie są moje przemyślenia. No i tak myślę teraz, no co, żeby trzeba jakoś zakończyć, to może
Może jak skoro była rymowanka na początku, to coś się tutaj wymyśli. Co by tu mam powiedzieć? Ktoś tam powie, to przesada, słuchać wciąż leśnego dziada. Ale co by to powiedzieć? Ale jednak z drugiej strony to są fakty, nie androny. O. To dobra. Dzięki, pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę i trzymajcie się do następnego. Cześć!